No i mamy trasę z Sonika w Soniku. O, no właśnie. Tak, Stephen Krzywy Rodnik Mszasty, kolejny tryb, który polega na pościgu za czołgiem i niszczeniu. No okej. No jak widzisz, tutaj przede mną jest taki czołg, on tu wyrzuca jakieś różne tam przeszkadzajki. A, wszystkie... Czyli zielone gluty jak zwykle to są rzeczy, które tak, to jest zło. Są niedobre. Zielone gluty to zło. No i ja te wszystkie power-upy to jest broń, więc ja muszę zacząć z niego strzelać. I próbować go jak najszybciej zniszczyć. Teraz właśnie no, on jest, teraz jest jakby podatny na ataki szczególnie, więc no, powinienem z niego ładować, ale niestety nie miałem amunicji. Rozumiem, a to co jest na górze w tym to jest jego pasek. Szkoda, jak rozumiem dokładnie, to jest jego życie. A ty też jakieś życie swoje posiadasz z tego, tak, co widzę. Więc to są też serduszka, które mi tam tak troszkę leczą, ale no ogólnie... ale tutaj tak, akurat... No właśnie mi się udało, tak. I on zmieni teraz w tryb ataków na inny, który właśnie zacznie nie tylko jakby być na tej trasie, ale też lecieć w moją stronę, więc muszę uważać. To jest szybciej i trudniej. No i też te wszystkie przeszkadzajki mogę jakby zestrzelić tym pociskiem, o tym też warto pamiętać. Okay. Tutaj z tego co widzę, w przeciwieństwie do większości trybów innych, nie ma chyba czegoś takiego jak ograniczeń czasowe, tak? W zasadzie jedynym nie ma. I też, jest... I też jest też ważne to, że ten czołg, jakby no nie odjedzie na tyle daleko, że nie będę go mógł dogonić. On tam zawsze jakoś zaczeka. No i teraz jest trzecia faza, gdzie on rzuca takie ścianki. I te ścianki już raczej muszę przestrzeliwać, bo ominąć je jest dość trudno. Więc muszę jakby tam rozsądnie tymi pociskami gospodarować. No i widzę tutaj przykre będzie. Tutaj się jeszcze zmieszczę. Aha, można to ominąć. Tak. No, panu czołgu już dużo nie zostało tego życia. No. Więc w sumie okay. I pali. Fajne. Fajne, tak. Proste, fajne, szybkie. Też mi się podoba. No. No i na tym kończymy, bo to chyba ostatni z trybów, który... Tak mi się wydaje. No, chociaż gry jeszcze nie przeszedłeś w całej. Nie, ale już mi została końcówka kampanii, nie wydaje mi się, że... być może jeszcze w takim razie gdzieś coś się tam odkryje, no ale to nie umieszkamy oczywiście zaspamować was kolejnym filmikiem w takim wypadku. Tak. A póki co, czym dzieje się na razie. Cześć.